serdecznie powitać Państwa na gali ICW MMA Night. Witam Państwa oglądających nas na żywo w hali sportowej Jastrzębiu Zdroju oraz Państwa oglądających nas na antenie kanału Fight Club oraz w internecie. Cytując Homera, rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą niebios dać zwycięstwo. Drodzy Państwo, rozpoczynamy galę ICW MMA! Przed nami 7 emocjonujących pojedynków, 6 zawodowych walk w formule MMA oraz 1 walka w formule K1. Podziękowania dla Pitbull West Coast, Pass Hotel, Gościniec Zamkowy, Professional Fighter, Estrada Tyska, Pracownia Fryzur Dawid Chorzela, Mojito Soda Śląsk, Prezydentowi oraz Miastu Jastrzębie Zdrój, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, a także Rafmex, Makita Polska, Premium Media, PL, MMA News, MMA Rocks, Jasne, Jastrzębie.pl, In The Cage, MMA Octagon, MMA24.net, MyMMA.pl, Ace of Art, Studio 18, Loa Karma, Ganja Mafia, Eksplozja Tańca i Dance Fashion Jastrzębie Zdrój. Witamy również gości specjalnych. Galę sędziować będą Łukasz Poremski, Szymon Bońkowski, Wojsław Rysiewski, Cezary Wojciechowski, Tomasz Brąder. Dla widzów kanału Fight Club galę komentować będą Łukasz Juras Jurkowski oraz Paweł Kowalik. Panie i panowie, oto przed wami zawodnicy ICW MMA! Czerwony narożnik Wojciech Wiluś-Firla, niebieski narożnik Krzysztof Krzyżok, Adam Niedźwiedź, Dariusz Daro-Kazimierczuk, Łukasz Kapsa, Marcin Żaba. Adam Tornado-Brysz, Michał Zając, Damian Szpigielski, Olek Mykhajlew. Nie ma Zająca, to się odbywa. Alan Langer, Wasilij Kulman, Fedoryk, Maciej Sowa-Browarski, Ireneusz Cholewa. Wielkie brawa dla wszystkich zawodników! Do oktagonu zapraszam pierwszego zawodnika, a jest nim Wojciech Wiluś-Firla! Gorące brawa, drodzy Państwo! A jego przeciwnikiem będzie Rafał Krzyżok! Również gorące brawa! We'll be right back.
czerwonym narożniku, zawodnik klubu Fight Club Kong Sao, Wojciech Wilus Fila! Jego przeciwnik z klubu Boxing Odra Wodzisław Śląski, Rafał Krzyżak! Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu, jesteśmy w Jastrzębiu Zdroju na pierwszej gali nowo powstałej organizacji. Organizacja ICW MMA, ale my rozpoczynamy absolutnie od pojedynku o formule K1. Jedyny pojedynek w tej właśnie formule. Razem ze mną komentować dzisiejszą galę, a przyjemność będzie miał, mam nadzieję. Paweł Kowalik, witam serdecznie. No i zobaczymy. ICW MMA, nowo powstała organizacja pod wodzą Marcina Miszewskiego i Lecha Skupienia. No bardzo mocno chcę zaakcentować się na polskim rynku wszechstylowej walki. Wręcz spora sala, a za nami już dwa pojedynki w tym undercardzie. Pojedynki pomiędzy Kamilem Storczykiem i Pawłem Styrczem. Ta pierwsza walka zakończona na korzyść Pawła Styrcza poprzez, no niestety, dyskwalifikację Kamila Storczyka oraz starcie Nikolasa Depty, który łatwo uporał się już w pierwszej rundzie, wygrywając przez TKO z Marcinem Lapiszem. Wojciech Firla kontra Rafał Krzyżok. To starcie, które otwiera dzisiejszą galę, kartę główną ICW MMA. Trzymamy kciuki, aby wszystko dzisiaj się udało. Tak, tutaj zawodnik z Mikołowa, Wojciech Firla, bardzo ostro zaczął tę walkę. Już w opałach jest Rafał Krzyżok, który cofa się przed tym gradem ciosów. No, zdecydowanie większe doświadczenie, mam wrażenie, na Wojciecha Firli, zawodnika z Mikołowa. On w poprzednim roku zdobył Puchar Europy w kategorii do 83 kg w Kung Sao, czyli bazowy, klubowy styl walki. Trzeba przyznać, że siła fizyczna ciosów jak najbardziej po stronie Wojciecha Firli. No, z kolei Rafał Krzyżok zaledwie 18 lat, za dwa tygodnie skończy 19. Zawodnik klubu Black Dragon Wodzisław w K1 to jego debiut zawodowy. Miał jedną walkę amatorską na gali w Radlinie, która zakończyła się jego porażką. Mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie mu lepiej, ale na razie no, ta walka nie układa się po jego myśli. No, gubi się absolutnie w obronie Rafał Krzyżok. A nie wiem, czy spowodowana jest to agresją, siłą ciosu ze strony Wojciecha Firli, czy a może jeszcze mimo tego młodego wieku wciąż a gdzieś spore braki w technice. No, próbuję atakować niskim kopnięciem. Tak, dla wszystkich Państwa, którzy oglądają nas, a pierwszy raz oglądają walkę na zasadach K1, nie będzie absolutnie tutaj parteru. Walka czysto stójkowa, możliwość zadawania ciosów i kopnięć na każdą płaszczyznę ciała rywala. Stąd te charakterystyczne niskie kopnięcia. Za nami pierwsza runda, zdecydowanie na korzyść Wojciecha Firli. Tak jest, tutaj Rafał Krzyżok musi być troszkę bardziej agresywny. Gubi się, kiedy tylko jego rywal atakuje. No, na razie tutaj Wojciech Firla zaczął agresywnie, później no, już zyskał pewności siebie i robił co chciał tutaj ze swoim rywalem. Ale trzeba przyznać, że Rafał Krzyżok rozpoczął bardzo efektownie. Kombinacja high kick, jeszcze potem zmieścił obrotówkę gdzieś tam końcem dużego palca, zahaczając o szczękę rywala. Ale szybciutko podrażniona ambicja Wojciecha Firli ruszył do ataku i już do końca zdominował tą pierwszą rundę. Minuta przerwy i czekamy na rundę z numerem 2. Z drugiej strony wydaje się, że tutaj właśnie to Wojciech Firla jest bardziej zmęczony po tych pierwszych 3 minutach. Ciężej oddycha, potrzebny tutaj był stołek na narożniku, z kolei Rafał Krzyżok jest już gotowy na drugie starcie. Już zawodnicy stanęli naprzeciwko siebie w czerwonych rękawicach. Wojciech Firla, niebieskie, Rafał Krzyżok. Zaczynamy rundę drugą. I ponownie bardzo mocno Firla. O, piękne kopnięcie. I będzie liczony tutaj Rafał Krzyżok. O, zapomniał się troszeczkę w obronie, uciekając przed gradem ciosów Rafał Krzyżok, ale w K1 te kopnięcia, wysokie kopnięcia, niezwykle bardzo efektownie i jedno z tych kopnięć dosięgło szczęki Krzyżoka. No, jest ranny. Teraz cała szansa dla Wojciecha Firli, aby skończyć to już w pierwszej rundzie. Ranny rywal. Można trafić, ale poślizgnął się teraz zawodnik Kung Sao Mikołów.
No dał odpocząć swojemu rywalowi znacznie Wojciech Firla, teraz ponowił atak. Czy wynika to z braku tlenu w płucach? Mówiłeś o tym, że już po pierwszej rundzie ciężko oddychał, bo mam wrażenie, że po tym wysokim kopnięciu, po którym liczony był Krzyżok, była szansa mocniej docisnąć, zaatakować i zakończyć to wszystko już teraz. Tutaj narożnik podpowiada Wojciechowi Firli, żeby więcej atakował tymi kombinacjami bokserskimi. Ale to właśnie przy nich Rafał Krzyżok gubił się najczęściej od początku tej walki. Próbuje niskimi kopnięciami zmienić obraz tej drugiej rundy. A Rafał Krzyżok, ale cały czas mam wrażenie lekko oszołomiony po tym początku, kiedy high kick dosięgnął jego szczęki. Kombinacja lewy prawy. Zawodnik z Mikołowa. Ostatnie 10 sekund, a słyszeliśmy ten charakterystyczny stukot, a więc rzucił się teraz do ataku Rafał Krzyżok. I za nami druga runda. Kolejna, którą trzeba zapisać na konto Wojciecha Firli. Teraz no, Rafał Krzyżok musi chyba postawić wszystko na jedną kartę w tej ostatniej rundzie, jeśli nie chce swojego zawodowego debiutu opłacić porażką. O tym bardziej, że liczony był w rundzie drugiej, a więc konsekwentnie pomimo zwycięstwa takiego wizualnego i ta dziesiątka charakterystyczna w punktacji 10-9 zapisana na korzyść Wojciecha Firli, to jeszcze ten knockdown powoduje, że tą rundę przegrywa Krzyżok dwoma punktami. I tak jak mówisz, musi absolutnie otworzyć ten pojedynek i zaatakować zdecydowanie bardziej, jeżeli chce myśleć tutaj o korzystnym rezultacie w tym pojedynku. Brakuje mi tutaj ofensywy u tego młodego zawodnika. Głównie czeka na to, co robi rywal, zahacza gdzieś tymi kopnięciami, ale nie przynosi to większego efektu. Wydaje mi się, że musi coś zmienić, poszukać czegoś, kompletnie odmienić swoją grę w tej ostatniej rundzie. Dwie, trzyminutowe rundy już za nami, przed nami ostatnia. Ponownie jako pierwszy na środku oktagonu. Nie jest to może docelowa arena walk K1. Ale zameldował się Rafał Krzyżok, jest już Wojciech Firla, więc zaczynamy rundę z numerem 3. A tak jak mówisz o arenach, to przyznam, że wolę oglądać K1 w klatce niż MMA w ringu. No co ja ci mam powiedzieć? Ja myślę, że zdecydowanie klatka gdzieś jest docelową areną dla sportu walki. Trafił bardzo mocno prawy. Cofnął się na siatkę. Dobrze rozpoczyna po raz kolejny rundę Wojciech Firla, ale potem jakby troszeczkę niesiony sukcesem zwalnia tempa. Teraz dobry blok na niskie kopnięcie. Kolejne niskie kopnięcie Rafała Krzyżoka. Jest boczne kopnięcie, które miało zatrzymać się Wojciecha Firle, ale nie udało się złapać rywala przy siatce. Bardzo mocny low kick ze strony zawodnika z Mikołowa. Próbuje się odgryzać tymi kopnięciami Rafał Krzyżok, ale Firla po raz kolejny wchodzi z kombinacją serską. Kolejny cios siad i znów Rafał Krzyżok w lekkich opałach. Ale te kopnięcia ze strony Rafała Krzyżoka takie jakby kopane bez przekonania. Jakby nie wierzył absolutnie, że jego ciosy i kopnięcia mogą zrobić krzywdę rywalowi. Taka walka troszeczkę na alibi, aby przetrwać i mieć to już wszystko za sobą. No chyba nie o to w tym sporcie chodzi. No zdecydowanie nie. Powiem szczerze, liczyłem tutaj na to, że młody zawodnik właśnie pokaże troszkę więcej takiego nonszalancji, agresji, a tymczasem no, bardzo defensywnie nastawiony, tak jakby tylko na przeczekanie i na przetrwanie w tej walce. Ostatnie sekundy, a więc zerwał się jeszcze Rafał Krzyżok do desperackiego ataku, ale absolutnie to nie jego dzień. To nie, nie. No ręce do góry uniesione, no ale chyba sam wie, jaki jest tutaj werdykt. No, możliwe jest tylko i wyłącznie zwycięstwo Wojciecha Firli, a zobaczymy, jak rozstrzygną to sędziowie. Będziemy czekać zatem na oficjalną decyzję, ale no, w naszej opinii absolutnie zdominował ten pojedynek Wojciech Firla, a zawodnik Kung Sao Mikołów. Zawodnik mieszkający niedaleko w Jastrzębia, w Łaziskach
górnych, więc sporo tutaj kibiców przyjechało i dopingowało go podczas tej walki. O blisko 1000 biletów sprzedanych na dzisiejszą galę ICW MMA. A w Jastrzębiu Zdrój, ale szanowni państwo, zdecydowanie więcej. Decyzją no sędziów nadzieję, że jednogłośnie wygrywa. Tutaj widzów będzie również więcej. Zawodnik w czerwonym narożniku Wojciech Wiluś Wira! Niespodzianki w pierwszej walce dzisiejszej gali ICW MMA. Nie ma zwycięzcą tego boju na zasadach K1 reprezentant Kung Sao Mikołów Wojciech Firla. Błękitna erka wokół 14 gwiazdek. To znak od Boga, bo to boska drużyna. Gwizdaj tym gwizdkiem, walkę zaczynajmy na skrzydłach niesieni. Ogromna w nas siła, niezwyciężenie. Nic nas nie zatrzyma, ulica cicha, lecz cichą nie bywa. Tutaj ruch orzów mecze rozgrywa. Tutaj się właśnie wszystko odbywa. Skrzesełek fala, kibiców zrywa jak rzymski legion. Jak polska husaria, chorzowski czempion, niebieska armia. Panie i panowie, nadszedł czas na kolejną walkę. Do oktagonu zapraszam pierwszego zawodnika z narożnika czerwonego, a jest nim Adam Niedźwiedź! Gorące brawa! Pierwszy pojedynek MMA podczas dzisiejszej inauguracyjnej gali ICW MMA. Jako pierwszy do klatki zamelduje się Adam Niedźwiedź i w tym miejscu powinienem oddać absolutnie głos już mojemu współkomentatorowi, szefowi grupy promotorsko-menadżerskiej MMA Kartel, Paweł Kowalik. Co o Adamie? No cóż, chyba wszyscy widzimy, kto stoi za plecami Adama. Agnieszka Niedźwiedź, czołowa polska zawodniczka MMA, to jej brat, główny sparring partner i a także osoba, która wyciągnęła Agnieszkę do MMA. Teraz Agnieszka się rewanżuje, wciągając brata w te zawodowe starty. Mistrz Polski aktualny, niebieskich pasów brazylijskiego jiu-jitsu, świeżo promowana purpura. Jeśli chodzi o parter na tym poziomie, zagrozić może absolutnie każdemu. Jeśli chodzi o stójkę, wielka niewiadoma i zobaczymy jak to dzisiaj zagra. Jak zagra głowa, jak zagrają umiejętności stójkowe. Pierwsza zawodowa walka Adama Niedźwiedzia. A jego przeciwnikiem będzie Dariusz Daro Kazimierczuk! Również proszę o gorące brawa! Układ mena dzisiejszej gali Pahama Petrosiana zameldował się już rywal Adama Niedźwiedzia, Dariusz Kazimierczuk, reprezentant MRS Team Katowice. Widzimy razem z nim Mariusza Radlińskiego. O 38-letni zawodnik, który do tej pory stoczył tylko jeden zawodowy pojedynek, przegrana z Kamilem Aksepką na gali Exclusive Tonight. 3 porażka szybka przez knockout. O, będzie chciał bezwzględnie Dariusz Kazimierczuk odbić się z tej porażki, no ale zadanie trudne, tak jak mówisz, Adam Niedźwiedź to przede wszystkim znakomity grappler. Tak, a z kolei rozmawiałem z ludźmi, którzy trenowali z Dariuszem Kazimierczukiem. Wszyscy mówili, ma jedną bardzo groźną broń, niskie kopnięcia i myślę, że będzie chciał tutaj też tym zacząć, żeby troszkę popsuć Adamowi jego plany. Prawie dwukrotnie starszy od swojego rywala. Na pewno nie nastawiony na zawodową karierę tak bardzo jak Adam Niedźwiedź, ale
na pewno zrobi dzisiaj wszystko, żeby pokrzyżować młodszemu rywalowi plany. Czas na kolejną walkę w czerwonym narożniku. Dariusz Daro Kazimierczuk! W niebieskim narożniku Dariusz, przepraszam bardzo. W czerwonym narożniku Adam Niedźwiedź! Jeszcze raz gorące brawa dla obu zawodników. Michał Kłos zapowiedział już zawodników. Pierwsze starcie, kategoria do 77 kg. Na środku klatki zameldował się również Tomek Bronder, główny sędzia dzisiejszej gali, sędzia, no właśnie, chyba klatkowy już teraz trzeba zacząć wprowadzać takie pojęcie. Na punktach dzisiaj sędziować będą Wojsław Rysiewski, Cezary Wojciechowski, Łukasz Poremski, Artur Wasilewski, sędzią technicznym Łukasz Bosacki, a my rozpoczynamy. Czerwone rękawice Adam Niedźwiedź, w niebieskich Dariusz Kazimierczuk. Było widać na samym starcie, kiedy stanęli naprzeciwko siebie, różnicę wzrostu. 8 cm wyższy jest Adam Niedźwiedź, będzie chciał to na pewno wykorzystywać. A widzieliśmy przed chwilą próbkę tych niskich kopnięć, o których mówiłeś ze strony Dariusza Kazimierczuka. Jest przewaga zasięgu bezwzględnie, ale tak jak często to powtarzam, z zasięgu w stójce trzeba umieć jeszcze skorzystać. No widać, że ma problem Adam z tymi niskimi kopnięciami na nogę wykroczną, która w przypadku Adama Niedźwiedzia jest dość mocno wystawiona do przodu. Ale też się tymi kopnięciami odgryza, no i tak, będzie jednak starał się jak najszybciej sprowadzić walkę do parteru. Już widzieliśmy pierwszą próbę przejęcia, ale teraz zrewanżował się Adam Niedźwiedź kolejnym prawym mocnym low kickiem, ale widać, że ta noga wykroczna bezkarnie okopana przez Kazimierczuka. Kopnięcie niskie kończy walkę. Szybciutko między zawodników skoczył Tomek Bronder. Co tam się stało? Ale tutaj chyba czeka rozmowa wychowawcza z Adamem Niedźwiedziem. Niepotrzebnie rzucił się na rywala, który ewidentnie kontuzjowany padł na ziemię po jednym z kopnięć. Ja myślę, że spokojnie można usprawiedliwić się 20-latka z Natal Gold Team Katowice, który gdzieś niesiony jeszcze chyba przede wszystkim tą debiutancką adrenaliną. Rywal ranny. No tak, ja jednak będę się trzymał tego, że to sędzia jest do tego, aby przerywać pojedynek. Zadaniem zawodnika jest skończyć pojedynki. Kontuzja tak, ewidentnie, ale tutaj nie ma oczywiście mowy, aby się Adama czepiać, także upominam cię, Pawle. A ja i tak jednak porozmawiam z Adamem, żeby przyszłość wyglądało to lepiej. No kontuzja, a prawdopodobnie lewego kolana. A Dariusza Kazimierczuka kończy nam ten pierwszy pojedynek. Pojawiła się oczywiście ekipa medyczna, aby pomóc. Zobaczmy jeszcze raz. No kopnięcie, low kick, tak, jak najbardziej prawidłowe. Szanowni Państwo, w tej krótkiej, ale emocjonującej walce idealnie zwycięzcą jest i prawdopodobnie Adam Niedźwiedź! To jakieś kontuzji, a udany debiut Adama Niedźwiedzia. Będziemy obserwować karierę tego zawodnika. Dobre warunki fizyczne, jak na kategorię półśrednią. Dobry grappling, dzisiaj pokazał nam się też z dobrej kickbokserskiej strony. Tak jest, ta stójka wyglądała całkiem przyzwoicie. Za tydzień Adam wystartuje w Luboniu na Mistrzostwach Polski Nogi, a później no myślę, że już gdzieś marzec, kwiecień zobaczymy Adama znowu w walce MMA. Ogromny grymas bólu na twarzy Dariusza Kazimierczuka, no na pewno zawodnik MRS Team Katowice nie tak widział tą walkę, tym bardziej, że rozpoczął ją bardzo dobrze. Od tych niskich kopnięć widać było, że ta noga Adama już powoli upinała się po kolejnych kopnięciach. A Dariusza Kazimierczuka teraz będzie znoszony na noszach. To jest widok oczywiście, którego życzymy sobie oglądać jak najmniej. Tak jest, a Dariuszowi Kazimierczukowi życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia. A my jeszcze raz zobaczmy ten moment, w którym doszło do kontuzji. Tak, ewidentnie osunął się z grymasem bólu już wcześniej na matę. A klatki ICW Dariusz Kazimierczuk skoczył, aby szybciutko interweniować jeszcze czasami Adam Niedźwiedź, ale to oczywiście było niepotrzebne. Bardzo dobra reakcja sędziego tego pojedynku. Tak jest, dobre przerwanie tutaj, Tomek zachował czujność. No Tomek Bronder to już niezwykle doświadczony sędzia. Wspomnijmy tylko oczywiście, że jest to sędzia główny największej polskiej organizacji MMA, czyli KSW. Tak jest i tu na punktach też widzimy ekipę znaną nam z gal największej polskiej organizacji. Wojsław Rysiewski, Cezary Wojciechowski, Łukasz Poremski oraz Artur Wasilewski. Jak jeszcze wspomnimy Katmana Gali Wahana Petrosiana, który również ostatnio we Wrocławiu pracował, a dla KSW, także trzeba przyznać, że
zdecydowanie największy ekspert w Polsce. I my będziemy plusować galę ICW MMA za zatrudnianie podczas debiutanckiej gali właśnie takich fachowców, bo to bezwzględnie tacy ludzie robią tą galę bardzo do rangi, powiedzmy, gali bardzo profesjonalnie przygotowanej. Zresztą tutaj też widzieliśmy, szybko pojawiła się ekipa ratownicza, były nosze, zachowanie wzorowe, tego niestety wydaje się banalne, że o tym mówimy, ale na wielu mniejszych galach jesteśmy świadkami, że takich podstawowych rzeczy często brakuje, a to chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie zawodników, więc to zawsze jest najważniejsze. No, wykorzystując tą przerwę w takim razie, Paweł, ja zapytam Ciebie z racji tego, że jesteś strasznym obieżnym światem, jeżeli chodzi o Polskę i ten rynek MMA i z racji menadżerskich zajęć wcześniej jako redaktor MMA Rocks. Teraz również, ale troszeczkę w mniejszym stopniu. A jak ocenisz tutaj od strony organizacyjnej to wszystko, co walka oglądamy w Jastrzębiu Zdrój? Rozpocznie się o godzinie 20:20. Wszystko wygląda zrobione całkiem fajnie. Nie wiem tutaj, jak organizatorzy z promocją, było małe opóźnienie i to jest jeden jakiś tam minus. Natomiast tutaj od zaplecza też, jak widziałem, w szatniach niczego nie brakuje i w naważeniu wczoraj wszystko było fajnie. Myślę, że fight card, no niestety to jest taka sytuacja, że zawodnicy wypadają. No, ten fight card się zmieniał, tylko dwa pojedynki z oryginalnie ogłoszonych utrzymały się bez zmian. Ale to jest jeszcze ryzyko tego sportu. Bardzo często gdzieś kontuzje dotykają zawodników tym przed startem. Ja myślę, że zaprosimy Państwa na krótką przerwę, a za chwilkę wracamy na kolejny pojedynek. Starcie Łukasza Kapcy z Marcinem Żabą. Szanowni Państwo, przed nami kolejna równie emocjonująca walka. Zapraszam do ringu, do oktagonu pierwszego zawodnika, a jest nim zawodnik Silesian Cage Club, Łukasz Kapca! Łukasz Kapca, zawodnik Silesian Cage Club, podopieczny Tomka Brundera, który w klatce oczywiście zmienił się z Łukaszem Poremskim. Teraz Tomek Brunder w roli trenera oczywiście, ale tam widzimy, że narożnik Kapcy naprawdę zacny, bo Artur Kornik-Sowiński również zameldował się, aby wspomóc swojego klubowego kolegę. Zresztą z ciekawostek otwarcie dzisiejszej gali, występ zespołu Leo Karma, tam prawdopodobnie śmigną gdzieś wam gdzieś Państwu właśnie Kornik wymiatający tam mocno na elektrycznej gitarze. Tak jest, tutaj jak widzimy zawodnicy i trenerzy Silesian Cage Club pełna wielofunkcyjność. Wcześniej jeszcze widzieliśmy żegnającego się przed wyjściem z klubowym kolegą Mateusza Teodorczuka, który miał być dzisiaj główną gwiazdą wieczoru. Niestety kontuzja dłoni go wyeliminowała. I Mateusza dzisiaj w akcji nie zobaczymy. A szkoda. Jest za to Łukasz Kapsa, któremu rywal zmieniał się bodajże aż czterokrotnie i teraz przed nami jego rywal, czyli Marcin Żaba. A jego przeciwnikiem będzie na co dzień trenujący w klubie MMA Jiu-Jitsu Bytom Team Marcin Żaba! Zbudni pochodzenia, wychowani na stadionach, raz po kolei ten sam temat zasadami na sektora. Krwi i kości Polak swemu klubu witał serce i zawsze i wszędzie policja jebana będzie. Ty konfidencie, jeśli sprzedałeś swych braci, nie wymiękasz na komendzie, to dla nas tu wiele starszy. Same dobre wariaty, wśród nich napawa mnie duma. W blasku odpalonej jazdy trwa zabawa na trybuna. Jeśli tego nie kumasz, niestety bardzo mi przykro. Dla nas liczą się konkrety, nie działamy pod przykrywką. To kurwa jazdy, ty leży, przemytnicy, ty pojebie. Masa kibicowskich przeżyć na wyjazdach i u siebie. Raz leżałeś na glebie, po żebrach dostałeś pało. Ale mocni wierzysz w siebie, teraz łatwiej o wygraną. Szalik słoń, no i wiarą, uniesiony nad swą głową. Panie chroni nas wybraną. Gotowy do wejścia do klatki również reprezentant Corral Fight Team Bytom, Marcin Żaba. A nazwisko Żaba w polskim MMA to
a zdecydowanie często występujące nazwisko, bo bodajże chyba jeszcze trzech braci również startuje właśnie w tej formule walki. Tak jest, najbardziej znany Arkadiusz Żaba, także jeszcze oprócz Marcina, Dawid i Hubert, cała czwórka ma już za sobą walki zawodowe w MMA. Dobra ekipa sparingowa. Tak jest, mogą trenować także w domu. Cała czwórka niedawno zmieniła przynależność klubową. Odeszli od Grzegorza Skibińskiego z MMA Jiu-Jitsu Bytom. Przeszli do klubu Coral Fight Team, specjalizującego się głównie w Muay Thai. Zobaczymy, czy jakieś postępy w stójce u Marcina, żeby będzie dzisiaj widać. Na tym porównaniu pierwsze oczywiście, co rzuca się w oczy, to spora różnica warunków fizycznych na korzyść Łukasza Kapsy. Aż 12 cm. Tak jest, Łukasz Kapsa, świetne warunki fizyczne, bardzo wysoki zawodnik. No ale korzysta z tych warunków fizycznych głównie w parterze. Jego ulubioną techniką, duszenie trójkątne nogami, te długie kończyny tam na pewno mu pomagają. Wygrał w ten sposób i swój amatorski debiut, i swój zawodowy debiut Łukasz Kapsa. Tak więc zobaczymy, czy kolejną walkę również uda mu się zakończyć w ten sposób. Ja miałem okazję oglądać na żywo ostatnią walkę z Tomaszem Gocalskim na Night of Champions 2 w Paczkowie. A spore problemy kondycyjne Łukasza Kapsy. Miejmy nadzieję, że popracował właśnie nad tym elementem, bo technicznie ten zawodnik potrafi naprawdę dużo. Tymczasem Tomasza Brondera jako sędzia zastąpił Łukasz Poremski. I również sędzia znany z ringów KSW. Zaczynamy bardzo mocno od wymiany ciosów. Siła fizyczna, mam wrażenie, ciosów, a na początku przynajmniej po stronie Żaby. Ale wchodzą, wszedł najpierw ten lewy prosty tutaj przez gardę i cały czas każdą kombinację stara się poprawić, każdy cios lewym stara się poprawić prawą ręką Łukasz Kapsa. Powinien Kapsa jak najczęściej korzystać z tej lewej ręki, aby dystansować swojego rywala, ustawiać sobie ewentualnie przyszłe kombinacje i tak właśnie czyni. Widać, że tutaj dobrze zawodnik Silesian Cage Club ustawiony przez Tomka Brondera. Idzie po nogi swojego rywala teraz Marcin Żaba i wciska w klatkę Łukasza Kapsę. Tak jest, jest możliwość pracy łokciem. Zasady obowiązujące podczas gali ICW MMA to zasady takie same jak w najlepszej organizacji MMA na świecie, czyli UFC. Możliwość uderzenia łokciem na głowę. To niezwykle widowiskowy element. Dobrze tutaj Łukasz Kapsa wstawał po siatce zaraz po sprowadzeniu, oparł się plecami. Teraz jeszcze kolano w klinczu. Podoba mi się tutaj praca zawodnika Silesian Cage Club, kiedy jest plecami na siatce. Teraz dobry ruch ze strony Żaby, aby wykluczyć jedną z nóg Kapsy, ale też myli się troszeczkę w tej obronie, w tym ataku. A Marcin Żaba po raz kolejny z dosyć dużą łatwością broni tego sprowadzenia Łukasz Kapsa. A mimo że wciśnięty w siatkę, to dobrze balansem wszystko broni. Jeszcze znajduje miejsca, aby zadać jakiś łokieć, jakiś krótki cios. Cały czas szuka okazji Łukasz Kapsa do zadawania ciosów. Mnie zastanawia, jak Marcin Żaba poradzi sobie kondycyjnie, bo on też z bardzo krótkim wyprzedzeniem zaakceptował tę walkę w tym tygodniu, zgodził się na starcie z Kapsą. Ale odpuścił Marcin Żaba ten klincz, nie chcąc tracić więcej siły, widząc, że Kapsa broni się naprawdę bardzo dobrze. I teraz zawodnik z Katowicy poczuł krew, będzie chciał docisnąć się. No, mam wrażenie mocno zmęczonego już tym pojedynkiem Żaba, mimo to, że jest dopiero 2 minuty 30 sekund tej pierwszej rundy. Sięgnął teraz długim prawym Kapsa. Ale też to siłowanie się w klinczu i ten grab ciosów zadawany dał się we znaki Łukaszowi Kapsie. Widzimy, że jeśli tylko jest troszkę dalej, to łapie oddech, usta otwarte, opuszcza ręce. Także myślę, że obaj zawodnicy tutaj już czują trudy tego pojedynku. Rozluźnia ręce Łukasz Kapsa. I próbuje upolować swojego rywala tym długim prawym, ale na razie cały czas w takiej mocno wycofanej defensywie. Marcin Żaba unika troszeczkę walki, czekając na rozwój wydarzeń. Mocny wsteczny, a zapiął skrzyni biegów zawodnik. Łukasz Kapsa spojrzał na pojedynczego mu Tomasza Brondera, kiwnął głową, że zrozumiał i chyba możemy się spodziewać tego, że będzie więcej tutaj atakował mocnym prawym ciosem, szukając nokautu może jakimś sierpowym. A na razie bardzo dobrze boksersko prezentuje się Łukasz Kapsa. Anonsowaliśmy go jako grapplera. Oczywiście my jeszcze parteru w tym pojedynku nie widzieliśmy.
a potrafi wykorzystać warunki fizyczne. Po raz kolejny zerknął, co tam się dzieje w jego narożniku, a pilnie odrabia lekcje, które zadał mu Tomek Bronter, chociaż teraz w końcu Marcin Żaba jakby obudził się na minutę 15 sekund do końca tej pierwszej rundy, fundując całkiem celny front kick. Idzie po sprowadzenie kapsa i z dużą łatwością udaje mu się zaciągnąć ten pojedynek do parteru. Znajduje się w półgardzie. Myślę, że będzie jednak starał się jak najwięcej uderzać, a nie będzie tutaj przechodził pozycji i szukał poddania. 52 sekundy jeszcze do zakończenia pierwszej rundy. Nadziei dla Żaby, że uda się to przetrwać. Ale warunki fizyczne to nie tylko stójka, to również właśnie zasięg podczas bicia. Ma problemy z tym grand and pound rywala. Żaba, chociaż Żaba, teraz tak? Bliski wyciągnięcia dźwigni na kolano. Czyżbyśmy mieli atak niespodziewany, zwrot akcji. Kręci się po nogę swojego rywala. Broni się kapsa obejściem i będzie atakował teraz on kluczem na stopę. I przygotowany do klepania jest Marcin Żaba. Łukasz Kapsa wygrywa swój trzeci zawodowy pojedynek, trzeci przez poddanie. No cóż, ciekawe nazwisko rośnie nam w tej kategorii do 93 kg, kategorię, na którą często narzekamy, że nie jest tak mocno obsadzona. Myślę, że po tych trzech zwycięstwach przyszedł teraz czas, żeby Łukasz Kapsa sprawdził się może z kimś na wyższym poziomie. O, z dużym spokojem trzeba przyznać, Łukasz Kapsa reagował na tą próbę balachy na kolano ze strony Marcina Żaby. Poszedł w klucz, idealnie jeszcze zgięta noga, więc ta dźwignia bardzo mocno zaciągnięta. No i drugi pojedynek i niestety widzimy tutaj ratowników medycznych, którzy muszą wkroczyć, aby pozbierać Marcina Żabę teraz z klatki ringu. Klatki w zasadzie ICW MMA. Zważywszy na to, że Adam Niedźwiedź też opuszczał klatkę kulejąc, to chyba dzisiaj na afterparty niezbyt wielu zawodników będzie tańczyć. Jeśli chcecie szukać zawodnika dzisiaj na afterze, to raczej pod ścianą gdzieś leczącego nogę. No ja myślę, że bezwzględnie będzie tańczył Łukasz Kapsa. Ma co świętować cenne zwycięstwo, trzecie na jego koncie. Szanowni Państwo, zwycięzcą tego pojedynku jest Łukasz Kapsa! I jeszcze raz gorące brawa dla obu zawodników. A póki miał siłę, Marcin Żaba próbował odpowiadać jeszcze tymi obszernymi cepami, ale kiedy zaatakował klinczem, kiedy przyciśnięty kapsa do siatki bronił się naprawdę jak wytworny zapaśnik, a zmęczył tym samym swojego rywala, reprezentanta Coral Fight Team Bytom, a skończył potem dzieła w parterze. Dobry występ Kapsy, zdecydowanie lepszy niż ten, który miałem okazję oglądać się na Night of Champions 2 w Paczkowie, kiedy pokonał Tomka Gocalskiego. No tam strasznie się wymęczył, tutaj większy spokój. Tak, jest widoczny postęp, cały pojedynek z Marcinem Żabą pod dyktando zawodnika Silesian Cash Club. A jak życzyłem się Marcinie Żabie, to powinniśmy chyba go zaprosić do komentowania walki wieczoru, bo poprzednie dwie porażki miał z Maćkiem Browarskim i Jirkiem Cholewą, więc na pewno będzie mógłby o obu zawodnikach wiele powiedzieć. Pojedynek w kategorii lekkiej pomiędzy Adamem Bryszem a Michałem Zającem. Już mamy porównanie obu zawodników. Rok starszy Brysz. Rocznikowo ten sam, 87, bardzo dobry rocznik. Tak więc rocznikowo tak samo. Znów będziemy widzieć tutaj dużą przewagę warunków wzrostu. Ale też myślę, że bardzo duża różnica doświadczenia sportowego, bo jednak Adam Brysz od wielu, wielu lat startuje na matach judo. W MMA to jego debiut, MMA to nie judo, więc zobaczymy, jak Tornado spisze się w swojej pierwszej walce. Szanowni Państwo, przed nami kolejna walka. Pierwszy na ring wyjdzie zawodnik z narożnika czerwonego. Wyprowadzać go będzie zespół Ganja Mafia, a jest zawodnikiem Adam Tornado Brysz! Raz, 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 raz! Raz, raz, raz! Cały Śląsk, zróbcie hałas! Adam Brysz! Chłopaki z Chorzowa, zróbcie hałas! Chłopaki!
chłopaki ze Śląska, zróbcie hałas! To nawet jeszcze grandy pan fresha. Patrz na treningu i śmiej się przy deskach. Jest tak! Klatka, muzyka i presja. MMA sztuka walki życia mięska. Survival ghetto, krew pod Tibetą. Wszyscy ręce w górę, Coral Fighting! Na zasadzie się twoja wygrana. Walcz się nie podawaj. Ramię w ramię, nic sam się nie stanie. Z głową unikam. Śmierć pod Tibetą! Przeciwnik wystraszony gdzieś wzrokiem ucieka. Niezwykle zmotywowany w rytmie hip-hopowych, hip-hopowej muzyki wychodzi Adam Bryż, judoka, reprezentant Coral Fight Team Bydom. Tak, a jeśli chodzi o judo wychowanek czarnych Bydom, jeden z najlepszych polskich judoków obecnie w kategorii do 73 kg. Nawet lider rankingu w tej kategorii wagowej. No i zobaczymy, jak przyjdzie w MMA. Rozmawiałem z nim, mówi, że nawet jak byli na obozach judo, boksował z bratem, więc gdzieś ten zaciąg do stójki zawsze miał. Ostro ją szlifuje. Też tutaj pytanie, jak to będzie wyglądało. Natomiast myślę, że praca w klinczu i w parterze tutaj powinien dominować nad znacznie mniej doświadczonym rywalem. A widzieliśmy tam za plecami Adama Brysza po raz kolejny. Agnieszka Niedźwiedź, jedna z najlepszych polskich zawodniczek MMA dzisiaj, a niezwykle zapracowana w roli cornery. Cornermana? No właśnie chyba nie. Cornerwoman. A to skoro mamy walentynki w MMA, to chyba już lepiej być nie może. Dziewczyna cornyruje swojemu chłopakowi. O gender jego, nawet nie zahaczamy. W jego debiucie w MMA. Adam Brysz w klatce i będzie czekał na swojego rywala Michała Zająca. Przeciwnikiem w narożniku niebieskim. Przywitajcie przeciwnika! Będzie Michał Zając! Hanna Petrosiana, kapitana dzisiejszej gali, zameldował się również Michał Zając, reprezentant Fight Club Orzysz Niepokorni, podobieczny Mariusza Olesia, to ten łysy pan tam z tyłu za swoim zawodnikiem. Ja myślę, że kojarzony, a chyba najbardziej z postacią Wiśniewskiego, który startował swego czasu na KSW, zresztą był rywalem Kamila Walusia i zobaczymy, jak dzisiaj zaprezentuje się jego kolejny podopieczny w zawodowym MMA, Michał Zając. Zamilkłeś strasznie, Pawle. No cóż, Mariusz Olesio, oprócz tego, że znany jest jako osoba, która przygotowywała Jacka Wiśniewskiego do jego debiutu, ma także najmocniejszy uścisk dłoni w polskim MMA. Nie wiem, czy miałeś okazję się przekonać, ale kości chrupią. Tutaj zobaczymy, no, poznałem Michała Zająca. Myślę, że technicznie będzie miał tutaj spore braki, natomiast jest bardzo zawziętym, ambitnym zawodnikiem. On się w 3 minuty zgodził na tę walkę, nie zastanawiając się nad tym, kto będzie jego rywalem. Powiedział, że jest gotowy. O, jak najbardziej będziemy zawsze bili głośno brawo właśnie za takie decyzje, bo niestety w polskim MMA coraz więcej kalkulacji na tym początkowym szczeblu. No i rozpoczynamy bardzo mocno. Tak, czerwone jest. Rękawice, Adam Prysz w niebieskich, Michał Zając. Ależ będzie bójka. I tutaj już przechwycił głowę podczas tego wejścia w clinch. Czyżby gilotyna już w pierwszej fazie tego pojedynku? Jeszcze łokciem zgasił swojego rywala Adam Brysz. I teraz gracz ciosów Michał Zając walczy o przetrwanie, ale jest w bardzo trudnej sytuacji. Adam Brysz raz za razem odpuści tutaj. Cios za ciosem spada na głowę Michała Zająca, ten nakryty tylko podwójną gardą. Ustabilizował sobie jeszcze teraz pozycję Adam Brysz i gra ciosów spada na głowę rywala. Blisko Łukasz Porecki, aby przerwać ten pojedynek. Już w pierwszej rundzie TKO dla Adama Brysza. 40 sekund, no nie bronił się w ogóle Michał Zając. Bardzo dobra decyzja sędziego, nie odpowiadał na Adam Brysz, Michał Zając. Kolejny tutaj notujący zawodowy debiut. Udanie? Szybkie zwycięstwo i zobaczymy, co dalej. Ja lubię oglądać zawodników utytułowanych już w danej dyscyplinie, którzy przechodzą do MMA.
w pełni się po tym podpisuje. Łukasz Pyremski zaprosił zawodników do oficjalnego werdyktu. Już w klatce Michał Kłos, ring announcer dzisiejszej gali, a więc oficjalnie. Zwycięzcą tej walki jest Adam Tornado Bryk! No bezwzględnie jak Tornado, a zakręcił nam się dzisiaj w klatce Adama Bryś. Przejście z gilotyny, łokcieć, który tam posłał na deski Michała Zająca, pokazuje, że to jest zawodnik, który to dużo myśli, dużo widzi w swoim pojedynku. Duży spokój, jak na debiut. Ja jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Tak, no tutaj oczywiście była widać różnicę w klasie obu zawodników, ale i tak, no zachowanie tutaj Adama Brysza, takie nawyki widać już w nim wypracowaną. Sporo czasu poświęcał na Muay Thai, więc jest... Na pewno jest zadowolony ze swojego debiutu i ciekawe, kiedy go znowu zobaczymy. W klatce zameldowali się również organizatorzy dzisiejszej gali, Lech Skupień, Marcin Mieszewski, aby wręczyć puchar. Tak, Adam Brysz stał się twarzą organizacji CW MMA, widoczny był w trailerach, materiałach promocyjnych, użyczył swojej twarzy. Odnalazł się także jako aktor, bardzo mu się podobało, więc... No myślę, że tutaj wszyscy skorzystali na tym. Przypominam, że znajduje się na hali stoisko Mojito Soda, gdzie można orzeźwić się. Jest to niby. Tam. Dobra, i teraz robimy sobie tak luzu. Ok? Jak hop, to ma takie dynamiczne prawo, prawda? Ok? Przed nami kolejna walka. W narożniku czerwonym Damian Śmigielski! Damian Śmigielski, zawodnik Gracie Barra Łódź, podopieczny Marcina Rogowskiego. A Gracie Barra Łódź powoli nam tutaj wyrasta. Myślę, że już chyba nawet dorosło do tego, aby być jednym z najlepszych gymów MMA w Polsce. No tym bardziej, że tych nazwisk topowych jest sporo, a jeżeli Gracie Barra Łódź topowe nazwiska, to bezwzględnie mój dzisiejszy współkomentator powie coś więcej. Tak jest, w Gracie Barra Łódź przede wszystkim te niskie kategorie wagowe. Tutaj widzimy Damiana Śmigielskiego, główny sparring partner Marcina Lasoty. Marcin Lasota schodzi do kategorii 57. Większy, silniejszy fizycznie Damian Śmigielski chciałby przejąć w Polsce prymat w tej kategorii do 61 kg. Miał dzisiaj walczyć z Piotrem Olszynką, to miała być dla niego bardzo ważna walka. Piotr Olszynka niestety ze względu na kontuzję kolana wypadł i zmierzy się z niepokonanym zawodnikiem z Ukrainy, który już teraz przed nami. Zawodnik klubu Real Fight Promotion, Olek Michalik!
time. Ain't no sunshine when it's home. Only darkness every day. Ain't no sunshine when it's home. Cause when it's home, you niggas know to be gone every time. Cause we don't play. Who turn out the lights is what niggas be saying. Now you don't wanna fight, but y'all niggas be playing. Thinking it's alright, you playing with that bro. And you gon' know tonight when you land in that hole. Dirt getting tossed in your grave. Now it's all over. Preacher said you was brave. Now it's all over. One of the many, plenty I done gave it to. Ain't no saving you. No matter how many tears your mom's cry. Ain't gon' bring your ass back. Plus in hell you gon' cry. Wow. 19 latyka z Lwowa zastępuje, tak jak wspomniał Paweł Kowalik, Piotra Olszynkę. Ale trzeba przyznać, że no przynajmniej po rekordzie tego zawodnika, no bo uczciwie od razu musimy powiedzieć, żadnego pojedynku w jego wykonaniu. Ale Olek Michaliew, tak, myślę, że tak, nie? Nie każdy śledzi ukraińską scenę sportu walki. 5 zwycięstw bez żadnej porażki, w tym 4 zwycięstwa już w pierwszej rundzie, musi robić wrażenie również na Damianie Szmigielskim. Tak, ale jeśli przejrzeć wygrane Olega Michaliewa, no to walczył głównie z zawodnikami z ujemnymi rekordami, debiutantami. Bardzo szybko zrobiony ten rekord 5-0. Na pewno nie można zawodnika z Ukrainy lekceważyć, ale no te 59,5 kg, które wniósł wczoraj na wagę, to jego naturalna waga, a Damian Szmigielski dzisiaj pewnie już pod 70 kg. W niebieskim narożniku z klubu Real Fight Promotion Olek Michaliew! Sędzią tego pojedynku po raz kolejny Łukasz Porębski. Szybkie wyjaśnienie zasad i za chwilkę zaczynamy bój w kategorii koguciej do 61 kg. Gotowy Damian Szmigielski, czerwone rękawice w niebieskich, reprezentant Ukrainy, Olek Michaliew. Damian Szmigielski, zawodnik, który dość pewnie i dobrze czuje się w stójce, lubi walczyć w tej płaszczyźnie, to niekoniecznie jest naturalne dla zawodników Gracie Barra. Ale tutaj właśnie będziemy oglądać sporo kopnięć i także wydaje mi się, że pracy lewym prostym. No odwrotna pozycja Ukraińca na pewno będzie jakimś problemem dla zawodnika Gracie Barra. Będzie bronił się cały czas nasz reprezentant przed sprowadzeniem i robi to znakomicie. Już głowa wciśnięta w szczękę rywala, by skontrolować teraz ten klincz pod siatką. Szuka teraz miejsca Damian Szmigielski, aby tak jest, zadać jakieś ciosy, jakieś kopnięcie, ale trzeba przyznać, że sprytnie i dobrze na razie broni się Olek Michaliew. Tutaj zwłaszcza w tym klinczu przewaga siłowa Damiana Szmigielskiego może mu dawać. No jest mocno zapięty klincz, ale świetnie kontruje teraz Michaliew. A naszego zawodnika jeszcze cały czas walka uchwyt, walka o pozycję. Dobrze wybronił się zawodnik Gracie Barra przed atakiem Olega Michaliewa. Trzeba przyznać, że ten 19-latek z Ukrainy absolutnie ma pojęcie. I ten rekord 5-0, myślę, że może nam troszeczkę odpowiedzieć teraz po tych pierwszych akcjach, że nie do końca jest tak napompowany, jak go przedstawialiśmy. Tak jest, zwłaszcza zważywszy na to, że to zawodnik naturalnie walczący w kategorii niżej. Dobre kolano teraz Damiana Szmigielskiego, ale cisza teraz w hali Mosir w Jastrzębiu Zdrój. Każdy ze skupieniem na twarzy obserwuje to, co się dzieje przy klatce. Może nie jest to najbardziej widowiskowy element walki MMA, ale niezwykle techniczny i wyczerpujący. Dobry łokieć teraz ze strony Szmigielskiego. Ale cieszy fakt, że mamy już chyba za sobą czasy, gdzie 30 sekund klinczu lub parteru momentalnie budziło gwizdy w publiczności.
A teraz jeszcze, mimo krótkiego dystansu, trafił Ukrainiec i a mam wrażenie, że lekki kłopot i kryzysik po stronie Damiana Szmigielskiego. Odpuścił teraz ten klincz, będzie kolejny raz ustawiał sobie akcję w stójce. Tutaj Michajliw wyczuł troszkę słabość rywala i takimi lekkimi ciosami prostymi zaznaczał. To w konsekwencji całej rundy może mu dać jakiś tam plusik u sędziów. Ale widać, że zdecydowanie zawodnicy o bardzo zbliżonych umiejętnościach technicznych. Już nie jest tak jednostronna walka jak te wcześniejsze, które mieliśmy okazję oglądać. Przygotowani znakomicie zarówno Szmigielski, jak i Michajliw. Tak, tu mogę zdradzić, że Oleg Michajliw z jednego klubu, co Wasilij Fedoryk, którego jeszcze będziemy oglądać i jego team od razu powiedział, że jeśli jest walka w 61 kg, to Michajliw będzie gotów przyjechać na jakiekolwiek zastępstwo. Tak więc może stąd to przygotowanie, że jednak liczył, że uda mu się wykorzystać cudzą kontuzję. Dobrze skontrował teraz długim lewym prostym Michajliw. Olegarda Polaka była tam, gdzie być powinna. Atakuje do nóg zejściem zawodnik Real Fighting Fight Promotion. Teraz to Polak będzie bronił się przy siatce. Robi to znakomicie. Zerwanie uchwytu. Łokieć. A jeszcze widzieliśmy walki, kiedy taki łokieć spadając na głowę rywala potrafił go znokautować. Tu Marcin Ogowski podpowiada, żeby złapał kimurę w stójce Damian Szmigielski. Ale jego podopieczny koncentruje się jednak dalej na szukaniu uderzeń. Schodzi z uchwytem po nogi rywala zdecydowanie niżej Oleg Michajliw, aby próbować w ten sposób sprowadzać. Odciąga teraz od siatki Szmigielskiego, ale na razie cały czas dobra obrona Polaka. Ach, zabrakło wykończenia przy tej rotacji, tuż przy siatce i ponownie pojedynek przeniesiony na środek klatki. I backfist Michajliwa trafił. Poprawił jeszcze tutaj tym lewym. No i jeszcze chcę zapunktować Damian Szmigielski w tym starciu, notując teraz prowadzenie, bo pojedynek niezwykle wyrównany. Próba ataku łokciem w klinczu, ostatnie kilka sekund i jeszcze udało się trafić, ale nie na tyle mocno, aby zakautować rywala. Koniec bardzo dobrej pierwszej rundy. Jestem naprawdę pod wrażeniem i umiejętności Szmigielskiego i Michajliwa. Można ściągnąć wartościowego rywala na kilka dni przed galą? Można. Można. Wystarczy tylko chcieć postarać się. Zawodnicy ze wschodu nie są drodzy, a znani są z tego i Rosjanie, i Ukraińcy, że no są niesamowicie bitnymi narodami, nie odpuszczają tutaj. No ja muszę przyznać, jestem zaskoczony tym, jak spisuje się Oleg Michajliw, a ta jego odwrotna pozycja sprawia momentami kłopoty Damianowi Szmigielskiemu. Troszkę się w tej stójce gubi, przepuszcza ciosy. Zobaczymy, co tutaj Marcin Rogowski podpowie swojemu podopiecznemu, bo chyba liczyli na troszkę łatwiejszy pojedynek. A tu jeszcze powtórka tego niezwykle widowiskowego backfistu. Myślę, że warto też wspomnieć, że Real Fight Promotion to team, zresztą ten pan w narożniku to Witalij Iwow, który przez długi czas pomagał Danielowi Omieleńczukowi w walkach na rynku wschodnim. A jak wiemy, z sukcesami. Tak jest, droga przez wschód zawiodła do UFC. No zobaczymy, czy Damian Szmigielski albo Olek Michajliw będą mieli kiedyś szansę walki dla UFC. Na razie prezentują się w swoim pojedynku bardzo dobrze. Rozpoczął od większej ilości przede wszystkim tych lewych prostych Szmigielski. Tak jest, ale Michajliw cały czas będzie się starał tutaj kontrować na wstecznym i musi uważać cały czas na te ciosy Damian. Bardzo mocne kopnięcie, świetne. Tutaj ma problemy Michajliw, momentalnie stara się sklinczować. Ale odwraca sobie rywala. Damian Szmigielski atakuje łokciem. Tak, teraz jest bardzo, bardzo udana akcja cała w wykonaniu zawodnika z Łodzi. I już jest ta kontrola. Jak zaprogramowany walczy Damian Szmigielski, słysząc każde słowo swojego trenera Marcina Rogowskiego.
pomimo tego, że to jest trzeci zawodowy pojedynek Damiana Śmigielskiego, to trzeba przyznać, że naprawdę z dużą dojrzałością prowadzi każdy element walki, czy to stójka, czy klinch. Miewał w przeszłości problemy Damian Śmigielski, może nie tyle z kondycją, co z rozplanowywaniem sił, natomiast walczy w takiej kategorii wagowej, w której często zawodnicy walczą na pełnych obrotach przez pełne trzy rundy i wiem, że dużo też pracy Damian Śmigielski wykonał nad tym elementem kondycyjnym. A okazuje się, że Oleg Michajliw jest odpowiednią osobą, by sprawdzić kondycję Damiana Śmigielskiego, bo ta walka może jeszcze trochę potrwać. No, śmignął teraz długim lewym cepem, albo daleko temu było do sierpowego Michajliw, a po raz kolejny spycha rywala pod siatkę Śmigielski. No i teraz mam wrażenie, z dużą łatwością oddał Oleg Michajliw pozycję. Jest dosiad, świetna pozycja, by wykończyć już ten pojedynek w trzeciej rundzie. Tym bardziej, że do jego zakończenia całe 3 minuty. No Łokieć może być teraz naprawdę dewastującą bronią. No w poważnych opałach Michajliw. Ja miałem wrażenie nawet, że sam lekko przysiadł na ziemię, żeby złapać może troszkę oddechu, bo chyba jest już zmęczony tą ciągłą walką w klinczu ze znacznie silniejszym rywalem. Kolejny bardzo mocny łokieć, śmignął tylko koło głowy Michajliw, ale fakt jest taki, że Ukrainiec ma problemy. Ma problemy z naszym zawodnikiem, który jest teraz w dosiadzie. Ma kapitalną sytuację do tego, aby to wszystko zakończyć już teraz. Ale spokój, czeka na swoją szansę, nie będąc pazernym na kolejne ciosy, Damian Śmigielski. Tak, tutaj będzie się przede wszystkim chyba starał szanować tą pozycję, którą ma, żeby gdzieś w szaleńczym ataku nie stracić jej. Próbuje przetoczyć Michajliw, idzie po teraz po rękę, jest Balacha, nie! Igor Michajliw. I zapina gardę na plecach swojego rywala. Ukrainy. A w konsekwencji próby ucieczki ze strony zawodnika z Ukrainy. Udało się odzyskać jej pozycję. A była próba ataku, dźwignął na łokieć ze strony Śmigielskiego, ale dobrze broni się, pomimo dużego zmęczenia, Oleg Michajliw. Obejście pozycji do bocznej. Kolejne kolana lądują na korpusie młodego Ukraińca. No bolesne, teraz tak jest. Jeszcze w okolicy żeber zafundował trochę bólu swojemu rywalowi Damian Śmigielski. I kolejny raz. Jest już kolano, lewe kolano na brzuchu Ukraińca, ten się skręca. Tutaj Damian Śmigielski będzie się zaraz wpinał za plecy swojego rywala. O, jest no. Za plecami na niespełna minutę przed końcem rundy. Zobaczymy, jak teraz będzie bronił się Michajliw. Starał się wykluczyć rękę, no tutaj Damian Śmigielski może bić, ale jeśli tylko rywal się odsłoni, może poszukać poddania. W dużych opałach Michajliw próbuje pracować nad swoim przeciwnikiem, reprezentant Gracie Barałuć, przede wszystkim ciosami. I te ciosy raz po raz dochodzą już do głowy Michajliwa, nie broni się. Blisko spogląda na całą akcję Łukasz Poremski, sędzia tego pojedynku. Oleg Michajliw będzie starał się przetrwać jeszcze niewiele, ponad pół minuty do końca rundy, może mu się uda, ale Damian Śmigielski wie, że to jest jego szansa, żeby zakończyć ten pojedynek i tak. Kolejne łokcie spadały na głowę ukraińskiego zawodnika. Ma pretensje Oleg Michajliw do Łukasza Poremskiego. Nie, myślę, że nie broni dostał, się, nie tak, dostał komendy, aby bronił się, a ustalmy, że ręce na głowie, które mają tylko bronić przed kolejnymi ciosami spadającymi. Brak reakcji, brak obrony powoduje, że sędzia ma pełne prawo przerwać pojedynek, tak jak zrobił. Ale wielkie brawa dla Damiana Śmigielskiego za bardzo rozsądną walkę, za zwycięstwo, no ale również ukłony dla Olega Michajliwa. Pokazał nam się naprawdę bardzo dobrej strony. Tak jest, tutaj w drugiej rundzie zupełnie inne oblicze pokazał Damian Śmigielski, czyli jednak ta przerwa podziałała na jego korzyść. Damian Śmigielski! Trzecie zwycięstwo 21-letniego Damiana Śmigielskiego z Łodzi. A kolejna walka, mogę już zdradzić, w kwietniu dla tego zawodnika. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała jego kariera. Natomiast Oleg Michajliw, myślę, że jeśli ktoś szuka zawodnika na 57 kg w Polsce, możemy polecić młodego Ukraińca. Myślę, że jeśli miałby więcej czasu na przygotowanie się konkretne pod daną walkę, pokazałby jeszcze się z lepszej strony. Natomiast naprawdę zostawia po sobie mimo wszystko dobre wrażenie, pomimo porażki. I po raz kolejny puchar wręczany przez Marcina Miszewskiego i Lecha, skupienia organizatorów dzisiejszej gali ICW MMA.
cenne zwycięstwo na koncie Damiana Szmigielskiego. W takim razie będę czekał na kolejne walki zawodnika z Łodzi. I jeszcze powtórki tego, co działo się w końcówce tej walki. Opad sił Oleg Michajliw i miał to znaczny wpływ na to, że raz po raz tymi ciosami karcił swojego rywala Szmigielski. Bardzo rozsądnie, bardzo dobry pojedynek. Będziemy czekać na kolejne walki, tak samo jak czekamy na kolejny pojedynek podczas dzisiejszej gali. A za chwilkę do klatki wejdą Alan Langer i Wasilij Fedoryk. No właśnie, zobaczymy, jak spisze się klubowy kolega Olega Michajliwa. Zawodnik z bardzo imponującym rekordem. I ciekawe, jak na tym tle wypadnie Alan Langer, który też wziął walkę w zastępstwie za swojego klubowego kolegę. I to tutaj zawodnik z Silesian Cage Club będzie miał więcej do zyskania w tym pojedynku. Drodzy Państwo, przed nami druga walka, która jest drugą walką eliminującą do pasa ICW MMA. Jest to walka eliminator. Do oktagonu zapraszam pierwszego zawodnika, a jest nim walczący na co dzień w klubie Silesian Cage Club, Alan Langer! Wielkie brawa dla Alana Langera, przede wszystkim za to, że bierze zastępstwo tak naprawdę na tydzień przed galą ICW, zastępując swojego kolegę klubowego Mateusza Teodorczuka. No i bierze... Alan Langer też miał na tej gali walczyć, tylko w innej walce wykorzystano brak dwóch zawodników i połączono jedną walkę, dwie walki w jedną całość. No tak, tylko że na papierze rywal dzisiejszy Alana Langera, Wasilij Fedoryk, to zawodnik, który ma fantastyczny rekord. On, jak pokazał nam Olek Michajliw, ten rekord odzwierciedlony, także naprawdę trzeba mieć kawał odwagi. Taką samą, jaką ma Alan Langer, aby wychodzić do rywala tak... Może nie utytułowanego, ale doświadczonego, jeżeli chodzi o boje w zawodowym MMA. Podopieczny Tomka Brondera, Silesian Cage Club. 4 zwycięstwa, 3 porażki na jego koncie, a co najważniejsze, 4 zwycięstwa, 4 poddania. I wraca po 15-miesięcznej przerwie do oktagonu, do klatki. I z tego co wiem, jednym z głównych aspektów, które poprawiał, był i tak parter. Przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o... o ucieczki i kontrolowanie różnych technik, bo z tym miał problemy, że sam się, że tak powiem, ładował w poddania. Ukrainiec Wasilij Kulman Fedoryk! Wasilij Fedoryk, trzeba przyznać, że niezwykle doświadczony, a 22-latek z Ukrainy, kolejny zawodnik Real Fight Promotion. 16 zwycięstw i tylko 2 porażki. Mówiliśmy o grapplingu Langera, no to z 16 zwycięstw 10 swoich rywali w parterze kończył Wasilij Fedoryk, imponujący rekord. Tak jest, tutaj parteru Fedoryka nie można absolutnie lekceważyć. A z ciekawostką jest fakt, że on w 8 miesięcy od swojego debiutu wygrał 10 walk, w tym 2 turnieje.
dopiero Mołdawianin Konstantin Czebotar zatrzymał go, kiedy miał rekord 10-0. Niezrażony tym w kolejnym roku stoczył 7 walk, z których 6 wygrał. Sezon 2014 otwiera w Polsce na gali ICW MMA w Jastrzębiu. Trzeba przyznać, że jak na kategorię do 70 kg, 73 umowna kategoria, to warunki fizyczne obu zawodników naprawdę imponujące. Ponad 180 cm wzrostu. I zaczynamy. To może być naprawdę interesujące starcie. Czerwone rękawice, Langer. Fedoryk niebieski. Od razu w stójce, a Fedoryk przechwycił nogę, będzie szukał tutaj sprowadzenia do parteru. Na razie dobrze się broni Polak, który jeszcze tutaj zaatakował kolanem. I walczył korzystny dla siebie uchwyt i... A jeżeli nie dokręci tego rzutu Fedoryk, to za plecami rywala znajdzie się za chwilkę Alan Langer. Jeszcze tak próba jest. Wpięcia nóg, aby w konsekwencji wyrwania głowy właśnie być za plecami rywala i teraz łapie plecy. Jest dobre wpięcie ze strony Langera. Świetnie wykorzystał błąd rywala Alan Langer. Przejście do dźwigni na łokieć. I teraz jeżeli uda się wyciągnąć tą balachę, to bez wątpienia byłoby to zaskoczenie, że ten pojedynek kończy się tak szybko. Pracuje sobie króciutkim łokciem, porozbijać na swojego rywala. Chce Alan Langer przygotować tą dźwignię. Czy się uda? A już zagrożenia dźwignią raczej nie ma. Skręca się cały czas. Teraz biodra Alan Langer. Nie udało się w pierwsze tempo, może uda się w drugie. Na razie dobrze wciska głowę w biodra rywala. A cały czas Wasilij Fedoryk, aby bronić się, przedźwignął na łokieć. No szuka cały czas wobec dobrej na razie obrony, a zawodnika z Ukrainy Alan Langer możliwości zakończenia tego pojedynku, ale a duży spokój ze strony Wasilija Fedorucha. Tak jest, no tutaj starała się przeczekać opresję. W końcu, kiedy się uwolni, może być oto, może być w korzystnej pozycji, ale... Nie odpuszcza Alan Langer, cały czas będzie się tutaj starał wyciągać rękę, skręcać się. No brakuje troszeczkę, aby ta lewa noga zaczepiła się za głowę, ale to wynika z dobrej obrony Wasilija Fedorycha. Cały czas Ukrainiec w opałach, teraz udaje się wyrwać rękę, no i pozycja będzie dla niego dogodna, aby trafić Langera, tak jak teraz. Jest szansa na skrętówkę. Już się spycha rękę rywala, by atakować trójkątem, ale szybciutko podejście do dźwigni na nogę. A funduje swojemu rywalowi Alan Langer. Będzie teraz walka uchwyt, kto komu. Jest próba wyciągnięcia dźwigni skrętnej na kolano. Walczy Polak o skrętówkę, ale na razie dobrze broni się. Jest klucz na stopę, ale z dużą łatwością, dużym spokojem wychodzi z tego wszystkiego Fedorych. Cały czas nie może Ukrainie znaleźć się w parterze w korzystnej dla siebie pozycji. A będzie jednak tego parteru szukał, bo stójka nie jest jego mocną bronią. Widziałem kilka jego pojedynków. No, to jest zawodnik, który pierwsze co robi, to szuka zejścia właśnie na ziemię. Teraz dobre zaciągnięcie rywala do parteru w wykonaniu zawodnika z Ukrainy. Od razu narożnik Series Uncage Club podpowiada Langerowi, aby ten po klatce wspinał się do stójki. Świetna obrona Langera. Czeka na dogodny moment Langer, aby wykorzystać troszeczkę luzu swojego rywala i obrócić go do siatki, i robi to skutecznie. Ale szybciutko kontruje również Fedorych. Tak jest. Łukasz Poremski rozrywa ten klincz, niewiele się tam działo. I z powrotem mamy akcję w stójce. Na początku tej rundy szybciutko poszedł po nogi rywala, a Ukrainiec, zobaczymy, czy tym razem również będzie szukał klinczu, a czy zdecyduje się wymieniać ciosy z Alanem Langerem. Myślę, że też ten parter nie do końca był po jego myśli, więc może postara się troszkę więcej popracować w stójce. Ale udało się teraz skontrować się na niskie kopnięcie naszego zawodnika, wejście w nogi z góry Wasilij Fedorych.
Tak, tylko że będąc się z góry na razie nie widzieliśmy jakiejś ofensywy właśnie z wykonaniem Fedorycha, a raczej ten jest trójkąt. Szukanie poddanie. Teraz ładnie. Ale wydostanie raczej głowę Wasilii Fedoryk. No poprawia centymetr po centymetrze trójkątem nogami. Alan Langer broni się na razie bardzo skutecznie Wasilii Fedorych, ale coraz ciaśniej, coraz mniej tlenu w płucach Fedorycha i trójkąt opięty bardzo ciasno. Będzie miał Ukrainie spory kłopot. I jeszcze łokcie. Tak jest. 20 sekund, czy Ukrainie przetrwa tutaj tą trudną dla siebie sytuację? 20 sekund, 19-18, a czas działa teraz na korzyść Fedorycha. Skręcił się za trójkątem, tak jest, Alan Langer! I zaciśnił ten morderczy uchwyt na szyi Ukraińca. Zwycięża! Bardzo cenne zwycięstwo, najcenniejsze zwycięstwo Alana Langera. Nie on był tutaj faworytem. No i bardzo udany wieczór dla Tomka Brondera i Silesian Cage Club. Dwie walki, dwa zwycięstwa. No zwłaszcza to dla Alana Langera. On 15 miesięcy, tak jak mówiliśmy, nie walczył. Wrócił. W bardzo dobrym stylu. Świetnie popracował nad tym trójkątem nogami Alan Langer, zastawiając pułapkę w parterze na tak doświadczonego grapplera jak zawodnik z Ukrainy, Fedorych. Tak jak wspomniałeś, cenne zwycięstwo na koncie Polaka. No i mamy nadzieję, że teraz kariera Alana Langera nabierze większego rozpędu. To zawodnik, który walczy od 2009 roku, natomiast brakowało mu trochę tej regularności. Zwycięzcą tego emocjonującego pojedynku jest reprezentant Silesian Cage Club, Alan Langer! Może nie bez znaczenia jest fakt, dlaczego mieliśmy tutaj catchweight w tej kategorii wagowej. Tu Wasilii Fedorych, kiedy zmieniał się rywal, poprosił o zmianę kategorii wagowej ze względu na to, że miał problemy zdrowotne, chorował i nie chciał osłabiać organizmu dodatkowymi 3 kilogramami. Jeszcze raz. Natomiast gdyby tutaj gdzieś miejsce Alana Langera stał Mateusz Teodorczuk, to w ogóle nie widziałbym Ukraińca w walce. Dobra walka Alana Langera po tym powrocie, tak jak wspomniałeś, pauzował. A czekamy, liczymy na kolejne dobre występy, świetne warunki fizyczne. A dobry parter, no stójki dzisiaj widzieliśmy naprawdę niewiele, ale trzymamy kciuki za zawodnika z Silesian Cage Club. Szanowni Państwo, rozwija nam się do polskiego MMA w szaleńczym tempie. Przed nami walka wieczoru gali ICW MMA. Zmierzą się z niej Maciej Sowa-Browarski oraz Ireneusz Cholewa. Czyli Państwo zapowiedź walki wieczoru, Maciej Browarski kontra Ireneusz Cholewa, dwóch naprawdę doświadczonych zawodników w kategorii półciężkiej polskiego MMA. No, Irka Cholewę chyba można nazwać nawet przedstawicielem tej starej gwardii, bo częstochowianin debiutował w 2007 roku w starciu z Damianem Grabowskim, naszym najlepszym ciężkim, który wówczas miał rekord zaledwie 1-0, więc to były tak odległe czasy. Gala w Mielnie nad morzem. Czekamy zatem na ostatni pojedynek podczas dzisiejszej gali ICW MMA. Przypominamy starcie Macieja Browarskiego z Ireneuszem Cholewą. Główna walka wieczoru gali ICW MMA! Zapraszam pierwszego zawodnika. Jest nim Maciej Sowa-Browarski! Ciemne chmury nad
gorzowskim miastem. Widać błysk piorunu, słychać grzmotów jazdem. Na tlepych chmur, jak orzeł nad gniazdem. Błękitna erka wokół 14 gwiazdek. To tak od Boga, bo to boska drużyna. Gwizdaj tym gwizdkiem, walkę zaczynajmy na skrzydłach jesieni. Ogromna w nas siła, niezwyciężenie, nic nas nie zatrzyma. Ulica cicha, lecz cichą nie bywa. Tutaj ruch orzów mecze rozgrywa. Tutaj się właśnie wszystko odbywa. Skrzesełek fala, kibiców. Najbardziej doświadczony pośród polskich zawodników walczących na dzisiejszej gali Maciej Browarski. A 9 zwycięzce, 6 porażek, reprezentant AKS Chorzów. O, bardzo solidny zawodnik. Ja za każdym razem, jak widzę wychodzącego do klatki Macieja Browarskiego, to mam wrażenie, że on wyraz twarzy ma dokładnie taki sam w każdej sytuacji życiowej. A czy jest szczęśliwy, czy jest smutny, czy skoncentrowany? Tak jest. Kamienna twarz Maćka Browarskiego w każdej sytuacji. Bardzo twardy zawodnik. 6 porażek, ale nigdy nie został skończony. Tak, to bardzo ważna informacja. Zobaczymy, czy Szkolewa będzie tym pierwszym. Maciej Browarski w ostatnim pojedynku walczył z Michałem Gutowskim na PL MMA 26. Przegrał decyzją, ale po niezwykle twardym, wyrównanym boju. I chyba do dzisiaj się z tą decyzją tak nie do końca Maciek Browarski pogodził. O kamiennej twarzy Maćka Browarskiego, to Irek Cholewa jest człowiekiem, który tylko na czas walki gubi uśmiech. Jest jednym z najbardziej uśmiechniętych ludzi, jakich miałem przyjemność poznać. Niezwykle doświadczony zawodnik. Dla niego bardzo ważna walka. On chce się zrewanżować za walkę, która odbyła się w listopadzie 2012 roku na gali Koloseum 12. Tam była potrzebna dogrywka 3-minutowa. 13 minut, Irkowi zabrakło kondycji. Rozmawiałem z nim i z jego kolegami klubowymi. Ostatnio główny nacisk w przygotowaniach położył właśnie na kondycję. Mówi, tego wtedy zabrakło, to trzeba było dołożyć i jest pewny, że teraz uda mu się zrewanżować. Ostatnia walka to starcie z Adamem Zającym na gali PL MMA 17. Przegrana przez kontuzję ręki, ma dosyć widocznie połamana ta ręka. Miejmy nadzieję, że już w pełni sprawna i teraz Maciej Browarski i Ireneusz Cholewa zafundują naprawdę prawdziwy main event dzisiejszej gali ICW MMA. Browarski! Jego przeciwnik w narożniku niebieskim, Ireneusz Cholewa! Maja 2009 roku obaj odnieśli swoje pierwsze zawodowe zwycięstwo na tej samej gali. Dla Maćka Browarskiego był to debiut. Irek Cholewa miał już 4 pojedynki na koncie, 2 porażki, 2 remisy i dopiero 3 maja wygrali. Po raz drugi spotykają się w klatce, nie po raz pierwszy są na jednej gali. Więc drogi tych dwóch zawodników często się ze sobą krzyżowały. Teraz skrzyżują rękawice w ringu w klatce ICW MMA. Zaczynamy, czerwone rękawice Browarski, Cholewa w niebieskich. Aj, trafił bardzo mocnym podbródkowym. A widział nisko pochyloną głowę Macieja Browarskiego i Ireneusz Cholewa i tam właśnie przycelował tym długim, a prawym hakiem. A te ciosy śmigają tuż koło głowy. A jednego i drugiego zawodnika, to może być taki pojedynek do pierwszego mocnego trafienia, tym bardziej, że no, zawodnicy już słusznej kategorii wagowej.
Tak, tutaj każdy cios może bardzo dużo zmienić. Zresztą widzieliśmy to też w walkach, w walce Maćka Browarskiego z Michałem Gutowskim, gdzie jeden pojedynczy ciosy potrafiły przesądzić o losie całej rundy. No nastawili się i Browarski, i Cholewona w miarę mocnych ciosów. Teraz mamy wrażenie, że trafi Cholewa, teraz Browarski. Przed ciosem mądrze Maciek Browarski to skontrował. Irek Cholewa aż troszkę się zachwiał i teraz kolejny cios doszedł do głowy Irka. Pogubił się tutaj częstochowianin troszkę w swojej grze. No wyraźnie odczuł ciosy swojego rywala Ireneusz Cholewa, ale ponownie z dużym spokojem. Podobnie jak w starciu z Gutowskim, kiedy miał swoją szansę zawodnik z AKS Chorzów. I też duży spokój czekał na kolejne starcia. To jeszcze nie ten moment, aby teraz rzucić 100% sił na wykończenie rywala. No ale to jest doświadczenie. Tak jest. Tu Maciek jest bardzo takim wyrachowanym zawodnikiem, który umie rozgrywać pojedynki. Z kolei Irek Cholewa już zauważył, że po raz trzeci szukał tego prawego podbródkowego. Więc to będzie pewnie cios, którym tutaj będzie się starał ustrzelać rywala w wymianie. Świetnie teraz, po tym prawym jeszcze wyjście z lewym prostym w wykonaniu Browarskiego. A kontra Cholewy, ale te ręce opuszczone bardzo nisko. I jeszcze podcięcie ze strony Cholewy. Ale kiedy dochodzi do walki w pół dystansie, mam wrażenie, że tutaj szanse Browarskiego rosną. I na razie bardzo mało kopią obaj zawodnicy. Dobra ta kombinacja Browarskiego. Po prawym taki lewy, długi, prosty na doskoku. Cieszą się trenerzy Browarskiego, że ta akcja widać, że przygotowana, a dzisiaj skutkuje. No i wyprzedza swojego przeciwnika, zawodnik z Chorzowa. Teraz dobry prawy, a w wykonaniu Cholewy i od razu po tym prawym kroczek do tyłu, aby uniknąć kontry w wykonaniu Maćka Browarskiego. Ale coraz niżej opuszczone ręce zawodnika Szczęstochowy na niespełna minutę do końca pierwszej rundy. No to nie najlepiej świadczy jednak o tej kondycji, która była z Morą Irka przez wiele lat. Jak widać, nie wszystko da się tak łatwo wyeliminować. No i Ireneusz Cholewa to też nie jest zawodnik najmłodszy, a więc nie oczekujmy, że nagle drastycznie skoczy gdzieś poziom tlenu w jego płucach. Ale wymienia ciosy, ale tą wymianę przegrał. Tak, jeszcze zakończył lewym ciosem Maciej Browarski na szczękę Ireneusza Cholewy. Dominuje szybkością przede wszystkim w drugiej części tej pierwszej rundy Maciej Browarski i to mu daje lekką taką przewagę optyczną, bo te ciosy oczywiście jest z jednej i z drugiej strony na razie bez wyraźnego akcentu. I kolejna próba podcięcia. Sprytna sztuczka Cholewy. Całkiem dobra to pierwsza runda, zwłaszcza w wykonaniu Maćka Browarskiego. Wydaje się, że to on częściej trafiał. No i zobaczymy, jak za chwilkę będą zawodnicy wyglądali, a wychodząc do drugiej rundy. Tam Katman obecnie zajmuje się opuchlizną pod lewym okiem Ireneusza Cholewy. Wydaje się, że to nic poważnego, jednak no, suma tych ciosów, które trafiały zawodnika Wardek z Lubliniec i Wydrycz im Częstochowa, zrobiło swoje. No i bardzo często ilość rys, opuchnięć i innych śladów walki po rundzie może zdradzać nam, kto uderzał celniej. W tym wypadku, a bezwzględnie jest to Maciek Browarski. Patrzymy tak właśnie sobie na zawodnika z Chorzowa. Wygląda dobrze. Bez większych śladów
tych pierwszych 5 minut mocne podpowiedzi tam ze strony swojego trenera parteru. To ten pan po prawej stronie, którego teraz mamy okazję oglądać. A ten wyższy pan to... Maciej Polak, jeden z najlepszych grapplerów w Polsce. Tak jest, z swojego czasu nawet, także nie w Polsce. Rewelacyjny grappler. Teraz ten drugi pan to Paweł Hadaś. Bardzo ciekawy zawodnik, zaledwie rekord 1-1, ale no nie znalazł się w ogóle Śmiałek, który by dzisiaj tutaj z nim wyszedł. I to nie jest pierwsza taka sytuacja. Nie chcą się ludzie bić z Pawłem Hadasiem. Za dobre umiejętności na taki rekord. Ubolewam zatem. No tak, mogliśmy dzisiaj go oglądać w akcji, niestety nam przepadł, ale mamy teraz walkę wieczoru i na tym się musimy skoncentrować. Ciekawe, czy Rekolewa będzie jednak szukał, skoro przegrywa w stójce, próbował już dwóch podcinek, to może będzie szukał sprowadzenia gdzieś w tej drugiej rundzie. Ależ to wszystko jest bardzo blisko. Te ciosy ze strony Cholewy i Browarskiego. Jeszcze żaden nie znalazł celu, aby dojść się perfekcyjnie do szczęki rywala i rzucić go z ciężkim nokautem na tą białą matę klatki ICW MMA. I po doskoku mocny, obszerny, lewy, sierpowy Cholewy. Ale dobra praca na nogach zawodnika z Chorzowa nie pozwala, aby takie akcje dochodziły celu. Odcięcie. Potknął się teraz Irek Cholewa przy tym ataku. I krwawi nos Cholewy, więc te obrażenia zaczynają się powoli zwiększać. No teraz sięgnął tym prawym, widzieliśmy, tylko skoczyła głowa a Macieja Browarskiego po raz kolejny. Ale nie są to mocne ciosy. Kolejny raz próba podcięcia. Tak jest, ale zaczął iść Maciek Browarski do przodu, kiedy zobaczył, że jego rywal przejmuje kontrolę nad pojedynkiem, chciał jak najszybciej odzyskać i cofnął ten lekki wsteczny, a wrzucił jedynkę. Natomiast Irek Cholewa nie dał się tutaj zaskoczyć. Świetny lewy prosty Browarskiego. Od razu próbował odpowiedzieć Cholewa, ale jego lewy już nie tak dokładny jak zawodnika z AKS Chorzów. No już kolejny raz ten prawy podbródkowy, natomiast pierwszy wszedł, pozostałe już niestety niecelne. Ale mam wrażenie, że taki drugi oddech troszeczkę złapał teraz w drugiej rundzie Ireneusz Cholewa, jakby zaczął kontrolować to, co dzieje się w klatce. Chociaż szybciutko, jakby na zaprzeczenie moich słów, doskoczył z mocnym prawym Browarski. Tak, ale jak na razie ta runda wydaje się być znacznie bardziej udana dla Ireneusza Cholewy niż ta pierwsza. Bardziej przygotowane te kombinacje. Maciek Browarski zdaje się być czasem zaskoczony. Oczywiście bokserski pojedynek podczas tej walki wieczoru o dzisiejszej gali. Ireneusz Cholewa kontra Maciej Browarski. Też niełatwy do sędziowania. Wierzymy jednak jak najbardziej w profesjonalizm sędziów punktowych, aby tutaj sprawiedliwie oceniali te rundy. Browarski widać, że mierzy tym lewym prostym w krwawiący nos Irka Cholewy, żeby jeszcze pogłębić tutaj uraz swojego przeciwnika. No, ostatnia minuta wyrównanej dość rundy, więc teraz szansa dla obu zawodników, żeby zaznaczyć się na kartach sędziowskich. Tak, mam wrażenie, że od połowy tej drugiej rundy jakby leciutko inicjatywa na korzyść Cholewy, ale to wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo blisko. Musielibyśmy siedzieć z kartką i robić statystykę tych celnych ciosów.
I podcięcie ze strony Cholewy jeszcze, kiedy Browarski aż szybciutko chciał wrócić do góry, przyjął prawy sierpowy. Ale to jest akcja, która może zmienić troszeczkę oblicze tej drugiej rundy. Tak jest. No, znacznie mądrzej bronił się przede wszystkim Irek Cholewa i też mądrzej atakował, bo wcześniej, kiedy skracał dystans, gdzieś pochylał tę głowę, dawał Maćkowi Browarskiemu pole do popisu. Teraz te akcje bardziej przygotowane, w obronie bardziej czujny. Dzięki temu dużo lepsza ta druga runda w wykonaniu Ireneusza Cholewy. Wynik starcia zdaje się być otwarty. Zobaczymy, co w tym ostatnim starciu obaj pokażą. W poprzedniej walce, a zabrakło Cholewie kondycji. Zobaczymy, jak teraz będzie wyglądała ta trzecia runda. Obficie krwawiący nos, pęknięta warga, opuchlizna pod okiem. I o ile teraz ta suma obrażeń na twarzy wydaje się być jeszcze bardziej wyraźna, to właśnie wynik pojedynku na przekór jest mniej wyraźny niż po pierwszej rundzie. Ale cały czas oglądamy właśnie bardzo wyrównany pojedynek oparty głównie na wymianach bokserskich. No tak jak mówiliśmy, a pojedynek jak najbardziej godny walki wieczoru, zestawienie bardzo doświadczonych zawodników. Oczywiście pierwotnie nie miała być to walka wieczora, ale wobec wszystkich roszad, które spotkały organizatorów ICW w kardzie walkę, uznali oni zresztą bardzo słusznie, że nazwisko Browarski Cholewa zasługują na to, aby toczyć walkę wieczoru podczas dzisiejszej gali. Przed nami już trzecia, ostatnia runda. Tak jest. Przebieg tych dwóch pierwszych rund zdecydowanie broni decyzji organizatorów. Mamy naprawdę pojedynek godny tego miana walka wieczoru. No i czekamy. Trzecia runda starcia Browarski Cholewa przed nami. Bardzo wyrównanego. A więc teraz, skoro jest to trzecia, ostatnia runda i ostatnia runda dzisiejszej gali, to poprosimy o więcej fajerwerków. No i zaczyna zgodnie z twoją prośbą Maciej Browarski z ładnym wejściem. Ja mam wrażenie, że chyba nas słyszą tutaj. No siedzimy zaraz koło nich, może będziemy im podpowiadać. To może głos trochę. Jest prowadzenie na korzyść Cholewy? Nie do końca. Uciekł Browarski. Dobry początek rundy dla Maćka Browarskiego, nie daje się sprowadzić, kilka ciosów już trafił, zwłaszcza ten lewy, którym otworzył rundę, aż odskoczyła głowa Ireneusza Cholewy. Natomiast zdaje się, że tutaj zawodnik Szestowy będzie starał się jednak sprowadzać tę walkę do parteru. Po raz kolejny próba podcięcia, a małym angażem siłę próbuje zapunktować się w tej trzeciej rundzie. Ireneusz Cholewa pokazuje coś tam. Tak jest, Maciek Browarski po raz kolejny poślizgnął się. To, że obaj zawodnicy chodzą, więc przeszkadza tutaj śliska mata. A więc mamy przerwę techniczną. Tak jest, widać, że tutaj obaj zawodnicy szybko udali się do swoich narożników, ale sędzia Poremski czujnie odsyła ich do narożników neutralnych. I tak mają krótką chwilę, żeby złapać oddech. Na Państwa ekranach czas odmierzał do końca rundy, natomiast proszę się nie martwić, czas tutaj przez sędziego został zatrzymany. I ponad jeszcze prawie 4 minuty do końca tej rundy. A zobaczymy, jak teraz ta przerwa wpłynie na jakość pojedynku. Rozpoczynają bardzo mocno. Ja myślę, że tutaj doczekamy się końcówki tej rundy, który zawodników będzie chciał punktować, prawdopodobnie szukając sprowadzeń, bo tak zazwyczaj idę. Robi się punkty w MMA i teraz te punkty próbuje zrobić Cholewa. Ale skutecznie zauważył, kiedy rywal cofnął się na siatkę, jeszcze zahaczył go ciosem tutaj pod siatką. Troszkę nieprzygotowane teraz to wejście Irka Cholewy, bardzo czytelne dla Maćka Browarskiego. Szuka tego długiego, prawego, podbródkowego Cholewa od początku tego pojedynku, ale jeszcze nie znalazł drogi do szczęki Browarskiego. Jest skaczenie. Tak jest.
Ale Maciej Browarski znów szybko wraca. Nie może Irek Cholewa po tych podcinkach skontrolować swojego rywala, przytrzymać go na ziemi. Ale samymi takimi akcjami gdzieś pokazuje swoją ofensywę. Próby chociażby zmian płaszczyzny to też może w końcowym efekcie dać mu jakiś tam plusik. No i te widowiskowe akcje jak najbardziej rozbudziły publiczność w hali Mosir, w Jastrzębiu Zdrój, kibice i Cholewy i Browarskiego zdecydowanie głośniejsi. Tak jest, tu z Częstochowy przyjechała spora grupa dopingować Irka. No, sędziowie punktowi wcześniej się nie napracowali, to teraz dostają podwójną dawkę emocji, muszą odpracować cały ten wieczór, nie ma pieniążków za darmo. Macie panowie trudny pojedynek do wypunktowania, nie zazdrościmy. Bo bez na pewno, tak. Bo nam się go przyjemnie komentuje i ogląda, ale punktacja takiego pojedynku na pewno będzie później jeszcze szeroko komentowana. To dlatego tym bardziej cieszy nas, że organizatorzy gali CW MMA zaufali ludziom, którzy w tej branży już troszeczkę spędzili, troszeczkę pojedynków wypunktowali, a więc doświadczenie myślę, że największe w Polsce, jeżeli chodzi o sędziów punktowych. Nie tylko, bo akurat i Łukasz Poremski, i Tomasz Bronder dobrze spisują się podczas dzisiejszej gali również w klatce. Dobrze unika tych kontrujących ciosów Irek Cholewa. W pierwszym rzędzie miał z tym ogromne problemy. Później zaczęło mu to lepiej wychodzić. Od razu odchodzi, odchyla się jeszcze tułowiem i głową do tyłu. Dzięki temu tylko te ciosy Maćka Browarskiego gdzieś tam przelatują mu przed twarzą. Nisko opuszczone ręce Irka Cholewy sugerują nam, że już naprawdę poziom zmęczenia jest olbrzymi, ale jeszcze znajduje siłę i celność, aby trafić lewym prostym w głowę Browarskiego. Teraz dał się trafić prawym Irek Cholewa. I teraz świetnie. Dobrą serią wchodzi Maciek Browarski. A w końcówce tej trzeciej rundy takie akcje mogą mieć się naprawdę spore znaczenie. Powtarzamy, nie chcielibyśmy być na miejscu sędziów punktowych, sędziując tak równy bój jak starcie Cholewy z Browarskim. Koniec tego pojedynku. Końcówka trzeciej rundy, te ostatnie pół minuty zdecydowanie dla Maćka Browarskiego. Ale z prowadzenia dwa, oczywiście może nie utrzymane, ale jednak zaakcentowane po stronie. No i Kilka tych ciosów Irek Cholewa też w tej rundzie trafił. Naprawdę tutaj, tak jak mieliśmy wcześniej zawodników, którzy podnosili ręce do góry po walce w K1, gdzie wynik był jasny, jak tutaj widać, że obaj nie są przekonani co do werdyktu sędziów. Tutaj powiem od razu, nie ma już możliwości dogrywki, tak jak było to na gali w Koloseum. Czekamy zatem na oficjalny werdykt, trwa liczenie tych punktów, punkcików. Sędzia techniczny już zbiera, już liczy. Za chwilkę poznamy werdykt w dzisiejszej walce wieczoru pomiędzy Maciejem Browarskim a Ireneuszem Cholewą. Ale zobaczmy jeszcze raz najlepsze akcje z tego pojedynku. No musimy przyznać, że niezależnie od werdyktu brawa należą się obu zawodnikom. Świetne widowisko stworzyłem tutaj w walce wieczoru. Pojedynek taki szermierka na pięści, można by powiedzieć, bo poza boksem niewiele oglądaliśmy, ale posłuchajmy oficjalnego werdyktu. Po tym jakże emocjonującym pojedynku niejednogłośnie sędziowie uznali, że zwycięzcą tej walki jest Maciej Sowa! A jednak sędziowie niejednogłośną decyzją ocenili, a wyżej umiejętności w tym pojedynku Macieja Browarskiego. Ale to była tak równa walka, że mogła iść absolutnie w dwie strony. Brawa dla Browarskiego, brawa dla Cholewy. Werdykt niejednogłośny, podobnie było w ich pierwszej walce. To pokazuje, że mamy do czynienia z zawodnikami na bardzo, bardzo podobnym poziomie. Natomiast no tutaj Irek jakiś niuansów mu już dwa razy zabrakło do tego, żeby to jednak on wygrał z Maćkiem Browarskim. O, spokojnie, nie takie trylogie widzieliśmy, a myślę, że spokojnie możemy czekać na trzecie starcie pomiędzy Browarskim i Cholewą. Może dla Cholewy do trzech razy sztuka. Tak jest. Zapowiedział Częstochowianin, że chce do 35 roku życia walczyć, że ma, więc zostały mu 3 lata kariery.
Rafał Gieracz, właściciel firmy Rafmex, dystrybutora elektronarzędzi. Zawodnicy z okazałymi pucharami. Oczywiście w klatce ponownie zameldowali się autorzy dzisiejszej gali ICW MMA, Marcin Miszewski, Lech Skupień. A brawa panowie, naprawdę dobry akcent w polskim MMA. Nowa organizacja, nowa lokalizacja przede wszystkim, bo Jastrzębie-Zdrój, gdzieś tam stawiamy kropeczkę na mapie polskiego MMA. A ja myślę, że jeżeli kilka detali technicznych, przede wszystkim chyba tych przerw między walkami, aby utrzymać poziom adrenaliny na widowni i przed telewizorami będzie utrzymany, to życzymy organizatorom gali ICW wszystkiego najlepszego. Za dzisiaj już żegnając się z Państwem, dziękuję. Paweł Kowalik. I Łukasz Jurkowski. Zostańcie jeszcze chwilę z nami. Za chwilkę najlepsze akcje dzisiejszej gali ICW MMA. Dobranoc. Dobranoc.